Witam Was serdecznie. Belek z tej strony. Że nastała jesień, jest najwyższy trochę popalić MF-a, czyli... Kasujemy sobie tu wycieki. Sorry, nos mnie spędzi. Ktoś mnie obgaduje. Tu mamy pierwszy wyciek, który powstał w tym sezonie, czyli uszczelniacz kasetowy. Jest do wymiany, zaraz będziemy go podnosić. Kastra jest przygotowana na olej, ale na olej ze skrzyni. Pozwólcie, że pociągnę za sobą latarkę. Mam tutaj więcej z tyłu trochę do powiedzenia. I tak, jako pierwsze na dzień dzisiejszy na ten ogień idzie uszczelniacz tylnego wałka, który sobie tutaj w dniu dzisiejszym, w tym momencie zaraz zrobimy. Dalej leci sobie uszczelniacze tutaj na tłoczysku. Muszę je zmienić. Bardzo łatwe, bo siłownik nie jest zabezpieczony. I teraz tak, tutaj ładnie sucho, ociekaczki, mocowanie w trakcie dorabiania, trochę zardzewiało, bo padało. Tutaj delikatnie zapocony jest, ale myślę, że nie bierzemy tego do głowy. Z tej strony tak samo. Co ja chciałem Wam jeszcze pokazać? O tutaj, bak mamy dziurawy. Zakleiłem go tutaj w rogu, ale nie chcę to dobrze trzymać, znaczy trzymało ładnie do połowy lata, do połowy tutaj sezonu letniego, ale no niestety będę musiał go wyciągnąć i zawieźć na spawanie, bo powiem Wam tak, nie widzieliście filmiku, ten bak po prostu nam tu wpadł już do środka filmiku z czyszczenia i z pracy. O, tu jest wszystko wyspawane. Postaram się kamerę włożyć. O, widzicie? Tutaj wyspawaliśmy podstawy baków z tatą. Wszystko ładnie zrobione, tak jak powinno być. I po prostu to gnije, bo to jest profil taki, standard MF-ów. Bo to jest ładnie zabezpieczone teraz u nas. I wpadł ten bak, no i trup przypruchniał w tym rogu. Muszę go wyciągnąć i go poprawić. Więc ja zaraz biorę sobie czyszczę kastrę. Będę spuszczał olej ze skrzyni. Akurat w tym modelu jest go tylko 30 litrów. I będziemy odkręcać, wymieniać ten uszczelniacz, który Wam powiem, że rok temu zmieniałem. Ale po myciu karszerem znowu jest problem. Dopóki nie myłem, mieliśmy go... Przepraszam. To było ok. Więc to idzie na pierwszy ogień. Zobaczymy jeszcze, co tutaj za wycieki mamy. Tutaj nie ma żadnego wycieku, jedynie z pompki, która też była rok temu nowa wsadzona, no, ale to taka jakość materiału. Co mamy z tej strony? Jedynie z przystawki, tu ze śrub, bo ostatnio go rozpoławialiśmy, tutaj ze tej śruby widzicie, jest mokra, no i delikatnie zapocona pompka, a tutaj wreszcie nie ma zdjęte. Udało się bezproblemowo. W tym sezonie urwała mi się, jak widać, zardzewiała jest końcówka w trakcie pracy. A dlaczego się urwała? Rwie te końcówki, tak Wam powiem, jak u nas się sporo jeździ tym ciągnikiem. Dość sporo, ze względu na to, że siłownik tam podparty jest niżej, a wąs, że tak powiem, skrętu jest osadzony na obrotnicy wyżej i są po prostu naprężenia i naprężenia powodują urywanie głównego czpienia końcówki skrętu. To się po prostu u góry ucina, dlatego mam je już w zapasie. Dobra, ja sobie za sekundkę to rozbiorę. Tu mi olej już ze skrzyni zleciał, zabierzemy kastrę, zakręcimy korek, sobie nie kurzyć, a jeszcze coś tam się smarczy. Zaraz otworzymy sobie tutaj tył womu. Przyświecam latarką, tak żeby było to jakoś fajnie widać. Olej powędruje po założeniu i wklejeniu uszczelniacza z powrotem. Jakby ktoś pytał, gdzie jest miarka i portlania oleju. Oj, nie będzie go widać. O, tam otwór w podłodze.
odkręcony, bo powietrza nie dostawała skrzynia. I to jest, trochę wam powiem, słabe rozwiązanie. Muszę zastosować odpowietrznik skrzyni. Tak jak jest to zrobione w nowych ciągnikach, bo po prostu gdzieś ciśnienie ze skrzyni biegów musi się wydobyć, a z tego co widzę, nie ma takiej możliwości w tym egzemplarzu. Więc pomyślimy nad odpowietrznikiem skrzyni, trzeba będzie go gdzieś umieścić dość wysoko, czyli na wierzchu skrzyni najlepiej. Ale to w tym momencie nieistotne, lecimy z rozkręcaniem dalej. Nie wiem, czy to zobaczycie, ale bubla nie wsadzałem. Tu w tym miejscu powinien być napis Corteco. O, nie wiem, jak zooma złapie. Jest tu szczelnicz kortekowski, więc tu nie był wsadzony bubel. Co ja mam? Gdzieś mam w samochodzie. Teraz zamiennik Corteco wsadzimy. Ale z tych lepszych, co idą taśmy produkcyjne, zaraz go przyniosę. Nie wiem, czy dziś będę wkładał. Mam już zabezpieczony przód. Postawiłem go na słupeczkach. Tutaj mi olej zlatuje. Widzicie, ładny. Jeszcze, kurde, no. Zaczął lecieć piękny żółty olej. Ile on jeździ? Rok. Wiecie co, zaczął lecieć, to uzupełniałem go po prostu. Teraz zrobiło się zimniej, bo zaczął lecieć w lato. Uzupełniałem go po prostu. Codziennie, sumiennie stawiałem go na prosto. Korek teraz jest w dole. Stawiałem korek w dole i uzupełniałem poziom oleju. Jak on sobie leci, ja zaraz tu dookoła będę rozbierał satelitę. Wyjmiemy flaki. Zabezpieczony na słupku, liwarek rozgnięty, stoi na słupkach drewnianych, tył zabezpieczony. Idziemy po uszczelniacz. Przyniosłem uszczelniacz 50-70x10 Frudenberga. Taki obustronnie metalowy, jednowargowy, bo dwuwargowego nie widziałem na półce u siebie w Roltomie. Ktoś tu był, no bo się czerwone silikony świecą. Ja się zastanawiam, gdzie tu rozebrać. Tu i nakręteczkę. Czyli trzeba mały trybik ściągnąć. Tak, to jest do krzyżaka. Trochę inaczej niż w Reni. Bo w Reni tutaj do środka wchodzi, a w Reni obudowa jest trybem. No ta flansza jest taka w pizdę. Przepraszam, taka wielka. No, satelitki tu sobie wyjęłem. Czekajcie, latarkę zgubiłem. Dobre pytanie, gdzie mam latarkę? Tutaj. Satelitki w pięknym stanie. Sprawdzimy luzy zaraz. Niech się sobie świeci. Myślę, że nawet zegarówki nie ma co tu podkładać. To jest malina, kuźwa. Wszystko duże, piękne, jak na 75 koni, teraz około 100. Trzeba to wszystko będzie ładnie wyczyścić. Tu ringa nie widzę, czyli uszczelnione tylko silikonem. W Renówce tu jest o-ring zamontowany. O, nie było wycieków. Dobra. Szczypki segerowe i demontujemy. Ale powiem wam, że jak na 40 lat, to ktoś o to dbał. I to jest naprawdę w fajnym stanie. Nie jest to popierdzielone. Uszczelnimy. Taką blaszkę nie wiem, czy dam radę dokupić. Czy będę musiał dorobić. Bo tamta, o, jest zardzewiała. Nikt jej nigdy nie zdejmował. Tą, Bóg wie. Bo tryb można byłoby wyjąć, co nie? Tutaj o, trzymak trzyma nakrętkę, żeby się nie odkręciła, taki trzymaczek i trzymak, śrubki są od trzymaka zabezpieczone znowu nakrętkami. Dobra, jutro sobie uszczelniacz dobierzemy, ja idę sobie to wszystko jeszcze dzisiaj poczyścić,
tak żebym na jutro miał gotowe do składania. Olej niech sobie wykapie, jak widzicie, ładny, żółty. I jutro składamy. Poprawiłem sobie szelki. Jeszcze sobie tutaj reguluję odnośnie, pozwólcie, że powieszę latarkę. Chociaż tak, reguluję sobie tutaj ściśnięcie łożysk. Luzu nie mam. Jest kwestia, jak duży moment do ciśnięcia dać. Co nie? Czekajcie, niech ja się popatrzę, jak to było. Ząbki są tu. Ząbki są tu. I ten, tej blaszki nie kupiłem, o której wam mówiłem, gdzie ona leży. O, tu jest. O, tej blaszki nie udało mi się kupić. Się zaraz trzeba będzie dorobić. Dwójka blacha. I co? Tył już siedzi, tu mam wyczyszczone, założone. Sprawdzi tylko ten luz. Tył uszczelniacza zamontowany. Ten siłownik zaraz zdejmę, tak żeby wziąć na jutro do pracy sobie go i uszczelniacze dobrać, bo nie pamiętam z głowy, jakie tu są rozmiary. I co? No i dobra, ja sobie idę tu blaszkę dorobić i składamy dalej. Kolejny dzień, kolejne problemy. Mega zaraz, nie chce mi się otwierać, bo to dzisiaj mamy dzień. Ślubcia się urwała, gdzieś się tutaj położyłem. O, jest. Praktycznie się na niczym nie trzymała. Dosłownie, no, byle jakim kluczem. Chlub i nie ma. To nic, muszę teraz sobie odbezpieczyć, bo już sobie niechcący to zabezpieczyłem. I ten, i wyjmiemy koło słoneczne. Dobrze mówię, chyba słoneczne się nazywa. I od tamtej strony to ją wykręcimy zaraz. Chwila, mamy ta awaria usunięta. Z paweryczką ta śrubka wykręcona. Idziemy szukać nowej. Kolejny wieczór, kolejne zmiany. Przednia zwójnica została złożona. Układ satelit złożyłem do kupy i wyjąłem ten siłownik. O! Lało się troszeczkę. Wyjąłem go stąd. Jest bardzo szybkie wyjęcie. Jeden, drugi seger, trzeci przewód. Siłownik leci na warsztat. Zaraz wam pokażę, jak się go rozbiera. Mówię, to chyba już po raz trzeci w życiu. Raz go przetnę i będzie tyle po uszczelniaczu. No i dobra, i uszczelniacze wyjęte. Bo wezmę tym razem na zapas dwie sztuki i tutaj jest niżej trzeci pierścień ślizgowy. To pójdzie sobie do czyszczenia. Uszczelniacze. ...40x50x7. Tylko słabe to jakieś, kurkowane no. Nie wytrzymuje moich pługów. Tego rozmiaru nie widzę. Coś tam. Dobra, uszczelniacze lądują do samochodu. Siłownika nie będę wsadzał. Nowe uszczelniacze siedzą w standardowy sposób na gorącą wodę. To wsadzamy. Wsadzamy zaraz tłoczysko. Nasmaruję sobie teraz tą olejkę, żeby miało poślizg w dół. I gotowe. Można byłoby w środku wyczyścić, bo trochę syfu jest. I wkładamy do ciągnika. Kolbka, kołowrotek, regulacja wieszaka prawego wróciła na swoje miejsce. Dajcie latareczkę przypniemy gdzieś tu. Się trochę widniej. Kręci się bez najmniejszego problemu. Poskładane tak jak było. Wyprostowaliśmy tą stronę. Ładnie wszystko, jeszcze wyprostowałem bolec.
i wszystko zgrane. Tu dodatkowo dospawałem jeszcze podkładkę dookoła, żeby ten bolec nie mógł w tamtą stronę ucieknąć. Jeszcze muszę dokupić podkładek, delikatnie to troszeczkę jeszcze ścisnąć, tak żeby tutaj ładnie to wszystko na ścisło weszło z tej strony. I tak, no poprawki MF-a na ten czas zakończone. Zostało jeszcze kilka parę dupereli, których sobie obiecałem, że będą zrobione. Ale to niedługo w filmach. Trzymajcie się, pozdrawiam. Belek. Do następnego razu. Cześć, siemanko.